Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Na początek wybuch gazu w kamienicy w samym centrum Bytomia. Nie żyją matka i jej dwie córki w wieku 5 i 7 lat. Cztery osoby są ranne, w tym przechodzień. Ewakuowano mieszkańców. Specjalistyczna grupa ratownicza penetruje miejsce tragedii. Jest tam Mariusz Studzienny. Co dzieje się na miejscu i co wiadomo o przyczynach? A w panoramie dziś jeszcze między innymi polityczny weekend. Żeby iść dalej, potrzebujemy programu stabilizacji i spokoju, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, gdzie trwa konwencja Myśląc Polska, podczas której obóz Zjednoczonej Prawicy podsumowuje wprowadzone w ciągu ostatnich 4 lat reformy i zapowiada kolejne. O szczegółach Małgorzata Gałka. Dobra zmiana musi być kontynuowana, mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach prezes Jarosław Kaczyński. Przeciwnego zdania jest lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, którego sztab ruszył na Podlasie. Bartosz Łyżwiński. Gdy Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje program, opozycja podejmuje decyzję, z kim idzie pod ramię. Ludowcy mieli dziś zdecydować, czy wystartują z koalicją budowaną przez Platformę Obywatelską, ale na razie postawili ultimatum swojemu niedawnemu koalicjantowi. Daniel Jagielski. Tragiczny wstrząs w kopalni Polkowice Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Nie żyje górnik, który został przesypany spadającymi skałami. Niemal w tym samym czasie w kopalni Rudna doszło do innego wstrząsu. Są ranni. Gabriela Jóźwiak. W panoramie jeszcze o trzęsieniu ziemi w Kalifornii. Dzień w dzień trzęsie się ziemia w Kalifornii. Wstrząsy tej nocy były 11-krotnie silniejsze niż poprzedniej doby i największe w tamtym regionie od 20 lat. Nie ma ofiar, są zniszczenia i strach. Jarosław Kuś. Kurz, błoto i wymagająca trasa, czyli VIP Cross. Coroczne zmagania aktorów i dziennikarzy w ekstremalnej jeździe terenowej. 12 rajd był okazją do wspólnej zabawy, ale też wspólnego apelu o bezpieczeństwo za kółkiem. Monika Kapinos. I tu szpilki się nie sprawdzą. To wszystko dziś w panoramie. Dziękuję. Do zobaczenia.